W ramach projektu powstały dźwiękoławki. To są takie formy ławki połączonej z pewną zadaszeniem w kształcie paraboli, właściwie, która to parabola skupia ogniskową i skupia w tej ogniskowej fale dźwiękowe, wzmacniając. To są takie naturalne wzmacniacze, nie podłączone do prądu, tylko po prostu naturalny kształt wykorzystany do tego, żeby wzmocnić sygnał, który dochodzi do nas od strony przyrody, od strony natury, i on powoduje jakby szukanie, znajdujemy dzięki temu troszeczkę inne dźwięki niż normalnie. To są takie nasze dodatkowe uszy, które wyszukują dla nas te po prostu dźwięki niesłyszane, jeżeli staniemy poza dźwiękoławką. Spotka jego główny środek, się spotka w tym miejscu, którym pokazywałem. Nie? Czyli powiedzmy, żeby ten wymiar i ten wymiar nam się zszedł, to musimy znaleźć ten wymiar, tak? Ten wymiar jest obowiązujący. I jest tak, jeżeli delikwent siedzi w tej ławce dźwiękowej, nie, w tym, to musi uszami być, ognisko musi być na odległości od wierzchołka do tego. Ognisko musi być w uszach. Warto też powiedzieć o tym procesie, który spowodował, że taki projekt powstał. Dźwiękowy szlakodr jest efektem współpracy kilku osób, które zainteresowane były raz i przyrodą, formą i sposobem pokazania czegoś, co jest to unikatowe, tak, w przyrodzie. I tu bardzo ważnym elementem był pomysł Michała Zygmunta, który miał pomysł na nagrywanie dźwięku, muzyka, który nad Odrą już jakby tutaj siedzi od jakiegoś czasu, nagrywa dźwięki, wykorzystuje w swojej muzyce wynalazcę Alfreda Ogorzelca, miejscowego z Chobieni mieszkańca, który jest pasjonatem różnego rodzaju ciekawych form wykorzystania energii naturalnej, i to jest pomysł właśnie kształtu, który on nam przedstawił w formie paraboli. Ważnym elementem było jeszcze też oczywiście to, że znaleźliśmy po poszukiwaniach, a znaleźliśmy go bardzo blisko wśród swoich rękodzielników, rzemieślników z Krainy Łęgów Odrzańskich, Janusza Świeca, z jego warsztatem ślusarsko-stolarskim, gdzie połączenie warsztatu ślusarskiego i jego pasji stolarskiej spowodowało, że te dźwiękoławki prototypowe tak naprawdę powstały, że miał też jego charakter, spokojny charakter, cierpliwy, też był bardzo ważny do tego, żeby powstały dźwiękoławki. No i oczywiście tutaj zarządu Krainy Łęgów Odrzańskich, mojej osoby, gdzie rzeczywiście udało się przekonać siebie do tego, że wykorzystanie, że ta promocja rzeczywiście, ona tu może spowodować taki troszeczkę wyższy, jak to młodzież mówi, level, jeżeli chodzi o sposób dotarcia z przyrodą, z edukacją też, formą taką edukacji w formie z tych spacerów, wypraw dźwiękowych do większego grona mieszkańców, nie tylko szkół, ale też i mieszkańców, po prostu zwykłych mieszkańców, którzy bardzo chętnie, i to mieszkańców dużych miast, się okazuje, którzy bardzo chętnie tu przyjadą, posiedzą, zobaczą i oderwą się od tej rzeczywistości codzienności. Dźwiękowy szlakodr to jest pewnego rodzaju forma
wrót, które pokazują bogactwo przyrodnicze. I to dzięki tym wrotom możemy usłyszeć, zobaczyć, przeczytać, w jaki sposób szukać też przyrody. I przede wszystkim też chodzi o to, żebyśmy zastanowili się właśnie przez chwilę i sprawdzili, co takiego mamy pod ręką też tak naprawdę, co nam umyka, co jest tym bogactwem, o którym słyszymy, mówimy, z którym się zgadzamy, czyli z tą przyrodą, tą wartością bardzo dużą, a później się okazuje, że wyrzucamy śmieci, prawda, z samochodu albo z będąc na ognisku czy gdzieś w terenie i później w akcji sprzątanie świata pojawiają się stosy po prostu naszych śmieci i się okazuje, że nasze piękne słowa są nic nie warte.